Gmina Stąporków wraz z miejscowym nadleśnictwem zaprosili mieszkańców w ostatni czwartek na akcję pod hasłem Zasadź swoje drzewko. Ponadto dzieci z lokalnych przedszkoli zasadziły kwiaty łąkowe przy miejsko-gminnym ośrodku kultury i sportu. Event jest powiązany ze Światowym Dniem Ziemi. Dzień ten przypada 22 kwietnia. Gmina Stąporków wraz z nadleśnictwem zorganizowała akcję skierowaną do mieszkańców. Każdy mógł wziąć do domu drzewko do zasadzenia. Wydarzenie cieszyło się dużym powodzeniem. W tym roku rozpoczęliśmy na taką większą skalę akcję sadzenia drzew. Udostępniliśmy możliwość mieszkańcom gminy Stąporków skorzystania z bezpłatnych sadzonek. Mamy ponad 3000 sadzonek drzew i wszystkich oczywiście już wcześniej zachęcaliśmy do tego, by przyszli, skorzystali z takiej możliwości i pobrali zarówno materiały dotyczące ochrony środowiska, a także naszych sadzonek. W akcji wzięły udział także przedszkolaki z publicznego przedszkola w Stąporkowie oraz z niepublicznego przedszkola Słoneczko. Dzieci sadziły polne kwiaty na terenie miejsko-gminnego ośrodka kultury i sportu. Tak, mam nadzieję, że dzieciaki, przedszkolaki z gminy Stąporków będą tym dobrym przekaźnikiem dla osób starszych i będą opowiadały o tym, że nie należy śmiecić naszej planety, bo szkodzimy nie dość, że planecie, to jeszcze własnemu zdrowiu. W przygotowaniu wydarzenia wielką rolę odegrało nadleśnictwo Stąporków. Nadleśniczy Sławomir Nyga cieszy się z zainteresowania mieszkańców gminy działaniami proekologicznymi. Widzę, że zainteresowanie jest ogromne, dlatego że po naszym komunikacie o takiej akcji mieliśmy mnóstwo telefonów do nadleśnictwa Stąporków z zapytaniem, w jakich godzinach to będzie. I akcja, muszę powiedzieć, że w tej chwili już widać, że odbiła się bardzo szerokim echem. Zapytaliśmy też kilka przybyłych osób, czemu pojawiły się pod MGOK IES w Stąporkowie. Dlaczego pan dzisiaj przyszedł tutaj? To też mi pan zadał pytanie, dlaczego ja tu dzisiaj przyszedłem. Ponieważ jestem w trakcie sadzenia własnego lasu. Wybrałem świerk, wybrałem olszę, dąb i brzozę. Z ciekawości. No i dla syna. Może dostaniemy jakieś drzewko. Mamy swoje podwórko, mamy gdzie posadzić. Także zobaczymy. Akcja była połączona z prelekcją na temat ochrony przyrody poprzez m.in. segregowanie odpadów. Poprowadził ją przedstawiciel referatu ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Stąporkowie. Podobne wydarzenia będą miały miejsce w przyszłych latach.